Szanowni Państwo, z ogromną radością witamy w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy wyjątkowej okazji. Wyjątkowy artysta i wyjątkowa książka i promocja w dniu dzisiejszym. Jestem bardzo wzruszona i już nabyłam książkę i o, aż widać wzruszenie. Więc tak, dla nas bibliotekarzy ogromna radość, że dzisiaj w nasze święto, w dzień bibliotekarzy, bibliotekarek i bibliotekarzy możemy się spotkać przy takiej wyjątkowej okazji. To dla nas zaszczyt, panie Józefie. Witamy bardzo serdecznie. Ja również serdecznie witam naszych gości. Cieszę się, że wszyscy dotarli i cieszę się, że w tym miejscu możemy promować książkę Psie Życie, w miejscu, gdzie Fundacja z Biblioteką już od kilkunastu lat wspólnie działa i tworzymy wystawy i tworzymy przede wszystkim Festiwal Pięknej Książki, więc to jakby się też wpisuje w ten festiwal. Cieszę się, że Józef zechciał przyjąć zaproszenie i że Marta, wydawczyni tej książki, która została, pierwsze wydanie było w 2011 roku, a to jest drugie, limitowana edycja i zapraszam do posłuchania tej... Jeszcze też chcę coś tej opowieści o książce. Tak, bo Blanka zaczęła tej współpracy i warto to jakby o tym powiedzieć jeszcze z naszej strony, bo ta współpraca układa się doskonale i dzięki fundacji, dzięki bibliotece tych wydarzeń może być dużo więcej i mogą być atrakcyjne. Chociażby wystawa, którą mamy tutaj w tej sali, chociażby wystawa na zewnątrz, która w tej chwili jest, chociażby rzeźby, pieski fantastyczne przed budynkiem. Także tych wydarzeń było i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele. A takim chyba pięknym docenieniem naszej współpracy, pracy, festiwalu w ogóle Pięknej Książki w Piasecznie było przyznanie nam Perły Kultury. Dla nas to wyjątkowe wydarzenie i duże odznaczenie, z którego się ogromnie cieszymy. To są właśnie te efekty pięknej współpracy, za co dziękuję Fundacji Blance, bo no dzięki temu można robić wiele. Dziękuję pięknie. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Marta Lipczyńska-Gil i mam naprawdę wielkie szczęście, że od już 20 lat współpracuję z panem Józefem Wilkoniem i wydaliśmy kilka, uważam, bardzo wyjątkowych, bardzo szczególnych i bardzo ważnych książek pana Józefa. I właśnie Psie Życie jest chyba moją ulubioną książką, którą zrobiliśmy razem. I w tym roku ja i mój mąż, który jest takim osobistym grafikiem moim, ale też współpracuję bardzo blisko z panem Józefem, wpadliśmy na taki pomysł, żeby z okazji urodzin pana Józefa zrobić coś wyjątkowego. A ponieważ szykowaliśmy, tak się przygotowywaliśmy do tego, żeby zrobić drugie wydanie Psiego Życia, a taki splot różnych wydarzeń i decyzji spowodował, że mogliśmy je zrobić w sposób wyjątkowy i bardzo oryginalny, bo wydrukować metodą Rizzo, która jest bardzo szczególna i myślę, panie Józefie, że świetnie oddaje rzeźby, które się znalazły w książce. I wiem, że jest pan zadowolony z tej wersji, co jest bardzo miłe i ważne. Ale zanim porozmawiamy konkretnie o tej książce, to ja się chciałam w ogóle pana zapytać, bo wszyscy znają pana i kojarzą z Arką, ze zwierzętami, że pan je namiętnie maluje i rzeźbi. Ale jeśli chodzi o psy, to mam takie poczucie, że jest ich mniej w ilustracjach malowanych, a głównie są rzeźbione, prawda? Tak, i
Powiedział pan coś takiego tu w książce, w książce rozmowie z Agatą Napiórską, że lubi pan rzeźbić psy i bardzo, że wszystkie pana psy, które pan rzeźbi, są takie bardzo terierowate, bo terier jest bardzo taki dobry, ma taką bryłę, powiedziałabym, ciekawą do rzeźby. Mógł pan to trochę rozwinąć? Ale nie tylko przecież teriery, bo w książce są jamnik i hart. Tak, ale jeszcze wrócę do powodów, dla których ta książka powstała. Jest ona dla mnie... Słychać mnie? Tak, słychać. To dobrze. Więc po pierwsze z tego powodu, że jeszcze przed powstaniem tej książki zrobiłem taką wystawę, to było na Mazowieckiej, gdzie ukazały się pierwsze moje rzeźby. I wtedy zapowiedziałem, że to są ilustracje przestrzenne, znaczy kolejna forma znalezienia jakichś sposobów innych warsztatowych, bo ja tam przez cały czas od kilkudziesięciu lat, jak się zająłem książką, uprawiam te poszukiwania nowych form wyrazu, to znaczy warsztatu, nowych środków. I tam kiedyś się zdarzyło, że wpadł mi do głowy pomysł, czy przypadkiem ilustracja nie może powstać zwyczajnie z rzeźby, którą najpierw wyrzeźbię, a potem ją graficznie z Gilem weźmiemy i przystosujemy ją jako wartość graficzną do książki. I tutaj na tej wystawie widać, że psie życie to są właśnie te figurki psów, które są też w wielu katalogach, bo przecież one są też z fotografowane przez Radka, który tutaj jest. Tak. Proszę Państwa, nie ma dwóch zdań, że tam na zewnątrz, na kamieniu, kilkoro tych piesków, który tutaj dzięki gospodarzom gminy usytuowano przed biblioteką. Te moje pieski przed biblioteką. Cieszę się, że one są tutaj bardzo. Szczególnie lubię tą książkę z tego powodu, że udało mi się, taką mam nadzieję, bo jestem autorem nie tylko rzeźb i ilustracji, ale tekstu do tej książki, że udało mi się znaleźć jakieś wytłumaczenie tego fenomenu, tego związku, który od niepamiętnych czasów, jak człowiek istnieje taki związek właśnie między człowiekiem i psem. I pytanie jest, jak to się stało, zrozumieć, na czym to polega, bo to nie jest tylko z upodobania człowieka, z korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie psa jako towarzysza, ale również co to znaczy dla psa mieć człowieka i jaka to odpowiedzialność. Ja bym bardzo chciała, żeby pan, panie Józefie, tym właśnie swoim głosem przeczytał dziś tę książkę. Mówię do ciebie, ja pies, twój największy przyjaciel. Mówię w imieniu wszystkich psów świata, od ratlerka tyciego jak chomik,
po Kaukaza ogromnego jak niedźwiedź. To ty sprawiłeś na swój użytek, że jamnik może wejść do lisiej nory, hart dopędzić zająca, a owczarz odgonić wilki od kóz i owiec. Nie ma na świecie drugiej tak różnorodnej rodziny. Jednak wśród tysięcy głosów wszystkich czworonogów świata rozpoznasz mój psi skowyt, ujadanie i szczekanie. Jesteśmy razem, jak daleko sięga psia i ludzka pamięć. Moim przodkiem był wilk. Czasem jesteśmy podobni, jak dwie krople wody. Mój los, tak jak twój, albo śpię na jedwabnej poduszce, objadam się łakociami, albo przywiązany do lichej budy, trzęsę się z zimna i głodu. Albo błąkam się bezdomny, albo mieszkam z braćmi w schronisku. Jednak mój los jest w twoich rękach, mój przyjacielu, mój panie. Pewnie wiesz, że kocham cię z całej psiej mocy i zawsze będę przy tobie. Będę czekał na ciebie w domu, pod sklepem, na przystanku. Kiedy rozdzielę nas setki mil, powrócę do ciebie jak Lesi. Będę się ścigał z tobą po łąkach, rozpędzę twoją handrę. Będę twoim zagłówkiem u twoich stóp milczącą poduszką. A ty? Daj mi kość, bo smakuje lepiej niż łakocie. Daj ciepłą budę, daj jeśli trzeba. Ale nie wiąż mnie na łańcuchu. Wiesz, z czym kojarzy się łańcuch. Pozwól czasem pogonić zająca, poszaleć z patykiem, wytarzać się w błocie. Zrozum. Raz na kwartał wolę to niż wannę. Pozwól mi zawyć tęsknię przy pełni księżyca. To jest zew przodków. Tak zwoływałem braci na wielkie łowy. Podrap mnie za uchem i głaszcz. Zobacz, jak wilgotnieją moje oczy. Nie zostawiaj mnie samego na długo. Bez ciebie zdziczeję jak dingo. Strach pomyśleć, jakie byłoby bez ciebie moje psie życie.